Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy sobotę, 21 listopada. Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii przychodzą do Jezusa saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Przychodzą do Jezusa i pytają, ale pytają nie dlatego, że nie wiedzą, ale chcą ośmieszyć Pana Jezusa i Jego główną naukę, którą głosi, czyli naukę o zmartwychwstaniu. Saduceusze przedstawiają konkretną sytuację. Sytuację, która odnosi się do ówcześnie panującego prawa. Mianowicie, jeśli jakaś kobieta miała męża, który nie wzbudził jej potomstwa, to brat tego męża powinien wzbudzić potomstwo swojemu bratu. I tutaj przedstawiają taką sytuację, w której kolejno postępujący po sobie bracia nie zostawiali właściwie potomstwa. Saduceusze zadają pytanie Panu Jezusowi, to w takim razie po zmartwychwstaniu czyją żoną będzie ona, skoro każdy z tych braci miał ją za żonę? Jezus odpowiada, że nieprawdą jest, że życie po śmierci będzie analogiczne do tego życia, którego tutaj doświadczamy na ziemi. Będzie to zupełnie inny rodzaj egzystencji, inna jakość życia. Jezus odpowiada, że zmarli są równi aniołom, że są synami Bożymi. Również tutaj Jezus przywołuje taki argument, który mógł ich przekonać, mianowicie powołuje się na sytuację z Księgi Wyjścia, powołuje się na Abrahama, Izaaka i Jakuba i na to objawienie, które jakoś mogło ich jednak przekonać. Jezus zaprasza nas wszystkich do innego świata, do idealnego świata. Nie dlatego idealnego, że nie ma tam małżeństw, nie ma kłótni małżeńskich. Zaprasza nas dlatego, że ten świat jest idealny, dlatego, że jest tam Pan Bóg. Kochani, do tego świata każdy z nas jest zaproszony. Kochani, jest bez sensu porównywanie tego świata i tej egzystencji po śmierci do tej egzystencji, którą mamy tutaj na ziemi. Chociaż niektórzy próbują. Jeżeli tutaj doświadczają czegoś, co jest piękne i dobre, to próbują przenosić na tamten świat. Na przykład, jeżeli ktoś bardzo lubi kwiaty, owoce i tak dalej, to wyobraża sobie, że tam będą również kwiaty i owoce. Jeśli ktoś kocha świat dźwięków, to myśli, że tam również będzie świat dźwięków, chociaż pewnie będzie. Niektórzy, ci, którzy są uzależnieni na przykład od alkoholu, wyobrażają sobie, że tam w niebie będą mieli mnóstwo alkoholu, nie będą mieli kaca i tak dalej. To życie po zmartwychwstaniu jest wyjątkowe nie dlatego, że będziemy tam mieli wszystkiego pod dostatkiem tego, czego nam tutaj brakowało, ale to życie będzie wyjątkowe dlatego, że będziemy wpatrzeni w Pana Boga i Pan Bóg nam tam wystarczy i będziemy uwielbiać i chwalić Go tak, jak każdy z nas potrafi. Wszyscy, kochani, jesteśmy w drodze do zbawienia. Chcę udzielić Wam teraz Bożego błogosławieństwa, abyście na tej drodze szli w odpowiednim kierunku. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa.